Ruszamy w dalszą drogę, szlakiem smaków, tym razem owocowych, do województwa mazowieckiego. Jesień kojarzy nam się z rumianym jabłkiem, a Polska jabłkiem stoi i smakuje. Nie bez przyczyny nasz kraj nazywają sadem Europy. Rocznie produkujemy ponad 5 milionów ton tych owoców. Zagłębi jabłkowych jest w Polsce kilka. Jedno z nich znajduje się na Grójecczyźnie. Tutejsze sady mają ponad 500-letnią historię, wywodzącą się od czasów panowania królowej Bony. Trafiamy do jabłkowego królestwa Marcina Lisa. To właśnie on wraz z innymi młodymi producentami jabłek 14 lat temu założyli stowarzyszenie Sady Grójeckie. To jest pana królestwo? Tak, to jest to. Skąd u pana miłość do jabłek? Ja myślę, że ta miłość wynika z, znaczy została przekazana z pokolenia na pokolenie, które tą całą tradycję sadowniczą rozpoczął mój pradziadek, następnie kontynuował mój dziadek i tata. I tak już naturalną koleją rzeczy ja przejąłem gospodarstwo i to się dzieje, tak? Razem z żoną i dziećmi tutaj prowadzimy to gospodarstwo. Rejon grójecki słynie z jabłek. Jakie są tutejsze jabłka? Ten region, mówi się, że dysponuje takim specyficznym bardzo mikroklimatem. Ten mikroklimat się objawia tym, że mamy do czynienia z bardzo dużymi amplitudami temperatur między nocą a dniem. I tak na przykład dzisiaj w nocy mieliśmy tylko 2,5 stopnia Celsjusza, a w tym momencie mamy ponad 20. Jest to bardzo duża amplituda. W okresie przedzbiorczym to te różnice temperatur dają nam, jak widać, wspaniały kolor jabłek. Także to powoduje, że dysponujemy tutaj bardzo dobrymi warunkami do produkcji owoców i myślę, że dlatego tutaj tak stały się popularne właśnie uprawy jabłoni. Jabłka grójeckie to nie tylko zdrowy i znany wszystkim owoc, ale przede wszystkim potężna i ciągle rozwijająca się marka, która została już doceniona w Polsce i za granicą. Posiada certyfikat chronione oznaczenie geograficzne, który daje kupującemu gwarancję, że płaci za najwyższą jakość. Jednocześnie zapewnia producentom ochronę prawną przed nieuczciwą konkurencją. To jest gwarancja jakości, gwarancja smaku i gwarancja również pochodzenia tych jabłek. Jeżeli klient kupi takie jabłka z takim oznaczeniem, jest pewny, że po pierwsze jabłko zostało właśnie wyprodukowane tutaj na Grójecczyźnie, po drugie mamy pewność, że zostało zweryfikowane jakość wewnętrzna i zewnętrzna tego owocu. Ma gwarancję tych walorów smakowych, ponieważ jeżeli jabłko pochodzi właśnie z tego regionu, to tak jak wspominałem o tym mikroklimacie, no, również walory smakowe są za tym idą. Jabłka grójeckie są teraz marką znaną w Polsce. Jak państwo pracowaliście na tą markę, sadownicy tutaj z okolic Grójca? Zaczęło się dawno temu, bo w 2007 roku we trzech kolegów jeździliśmy po różnych targach po świecie, między innymi uczestniczyliśmy w takich targach w Furt Logistyka w Berlinie i tam weszliśmy na konferencję, na której podawano do publicznej wiadomości o rejestracji jabłek z południowego Tyrolu jako chronione oznaczenie geograficzne. I to nas natchnęło, tak, że czemu nie u nas, tak? No i złożyliśmy wniosek do Komisji Europejskiej. I się udało. Czy państwa wspólne działania przełożyły się na rynkowy sukces? Można powiedzieć, że tak, ponieważ dostarczamy do wielu sieci handlowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się nasz produkt pod naszą marką. Mając w pamięci smak grójeckich jabłek, przenosimy się do Małopolski, a konkretnie do Kotliny Łąckiej, gdzie sady owocują kolejną polską chlubą – jabłkami łąckimi. Podobnie jak grójeckie, także robią międzynarodową karierę i mają unijny certyfikat chronione oznaczenie geograficzne. Niepowtarzalne walory owoców spod Łącka to efekt bardzo korzystnego nasłonecznienia stoków, odmiennego niż w innych regionach, składu gleby, jej kwasowości i zawartości minerałów oraz przesunięcia w czasie okresów kwitnienia drzew i dojrzewania owoców.
Tradycja sadownicza w gminie Łącko jest już bardzo długa. No tak, od XII wieku tam w przekazach historycznych czytamy, że owoce były w Łąckiej Kotlinie uprawiane. I uprawiane są z powodzeniem do dzisiaj, a w XII wieku uprawiane i przetwarzane, to znaczy suszone, a potem spławiane Dunajcem do Wisły, Wisłą do Gdańska, a z Gdańska rozchodziły się na całą Europę. Także historia jest wielowiekowa upraw sadowniczych w regionie Łącka. Opowiedzmy teraz o naszym bohaterze, czyli jabłku łąckim. Czym się charakteryzuje? No, charakteryzuje się tym, że uprawiany jest tutaj w łąckim regionie i ma tak zwaną góralską zieloną nutkę, czyli przebrzmiewa takim smakiem ostrzejszym, wyrazistym. Ma charakterystyczny, że tak powiem, górski smak, no bo wszystkie te sady tutaj, tak jak widzicie, uprawiane są na skłonach, gdzie te warunki klimatyczne są troszkę inne niż w innych regionach Polski, przez to smak tych owoców jest inny, specyficzny. Można organoleptycznie odróżnić ich od jabłek pochodzących z innych regionów Polski, z innych regionów Europy. A jeśli chodzi o wygląd, to jabłka łąckie bardzo często mają taki rumieniec. No, jest zasługa też tych nachyleń tych stoków górskich i dużej różnicy temperatur między dniem a nocą, które występują tutaj w okresie jesiennym. Panie Marku, a jak się chroni takie owoce? Jabłka łąckie chroni metodą integrowaną. To znaczy, się mamy wydając taką metodykę, do której się stosujemy, zakładamy wszelkie pułapki na owady. Jeżeli jest zagrożenie, wtedy liczymy i stosujemy. Czyli żeby musi być równowaga po prostu w przyrodzie. Pewne owady pożyteczne, żeby nie niszczyć. Na przykład, jeżeli jest problem z pszczycami, są owady pożyteczne, które te pszczyce niszczą i wtedy się nie stosuje środków. Musimy cały czas dbać, żeby była równowaga, żeby nie wyniszczyć owadów pożytecznych. Czyli natura, natura, natura. Natura, natura, jeszcze raz natura. Jabłko jest w Polsce jednym z najpopularniejszych owoców. Jedząc je, warto się zastanowić, z którego regionu pochodzi i jakiej jest odmiany. Bo jabłko, jak miłość, niejedno ma imię.